Oglądając thrillery w zaciszu własnego domu, niejednokrotnie kwestionujemy poczynania głównych bohaterów i w głębi duszy cieszymy, że takie rzeczy nie przytrafiają się zwykłym śmiertelnikom. Jednak życie potrafi pisać scenariusze potworniejsze niż te, które znamy z ekranu, a my chcąc lub nie, możemy stać się ich głównymi aktorami. Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast Artykuł 148. Stycznia 1977 roku. 67-letnia Amy Mitton nuci pod nosem zasłyszaną w radio piosenkę, którą nagle przerywa komunikat specjalny. Porzuca więc na moment obieranie warzyw i reguluje odbiornik. Dziennikarz informuje o burzy śnieżnej, która zdaje się nabierać na sile i prosi, aby mieszkańcy nie tylko nie wychodzili z domu w tego najzimniejszego od 14 lat dnia, ale także zamknęli wszystkie drzwi z powodu pewnego bardzo niebezpiecznego człowieka. Nagle Amy czuje na swoich plecach czyjś wzrok i chłód, który wpada przez uchylone kuchenne drzwi prowadzące do ogrodu. Odwraca się natychmiast i zamiera na widok przemoczonego mężczyzny, któremu długie, ciemne kosmyki kleją się do twarzy. Obieraczka do warzyw wypada z rąk kobiety, gdy ta orientuje się, że nieznajomy uzbrojony jest w dwie brudne siekiery. On natomiast, jakby nigdy nic, zamyka za sobą drzwi, podchodzi do radia, wyłącza je i staje naprzeciw zaledwie kilka centymetrów od twarzy Amy. Są niemal tego samego wzrostu. Kobieta nie tylko czuje odrażający oddech, ale widzi też doskonale jego oczy, a w nich coś przerażającego, jakby obłęd połączony z determinacją. Nazywam się Billy Hughes. Jestem poszukiwany przez policję, ale nie zrobię ci krzywdy. Kto tu jeszcze mieszka? Pyta. Sparaliżowana strachem kobieta zaczyna wyliczać. Prócz niej mąż, 74-letni Arthur, córka Jillian, z współmałżonkiem Richardem i 10-letnia Sara, jej wnuczka. W tym momencie wchodzi mąż Amy, zaciekawiony głosami dochodzącymi z kuchni, ale pada na podłogę niemal natychmiast, bo intruz rzuca się na niego, gdy tylko widzi go w drzwiach. Leżącego Artura przyciska z całych sił do podłogi i tłumaczy, że musi gdzieś przeczekać policyjną obławę, a gdy tylko się ściemni, on wyruszy w dalszą podróż. Jeśli małżeństwo będzie się stosować do jego poleceń, nic nikomu się nie stanie. Kiedy 70-latek przestaje się w końcu wyrywać i krzyczeć, mężczyzna pomaga mu wstać, następnie znów bierze do rąk jedną z siekier i nakazuje małżeństwu oprowadzić się po posiadłości. Idzie jako ostatni i dokładnie rozgląda się w czasie, gdy Amy próbuje rozluźnić tę koszmarną atmosferę i opowiada, że dom jest podzielony na dwie części, choć ma wspólne wejście od frontu. Mniejszą, którą nazywają aneksem, zajmują oni. Większą część – córka z rodziną. Nieruchomość nazywają Pottery Cottage, bo kiedyś znajdował się tu zakład garncarski, ciągnie. Ale mężczyzna nie jest zainteresowany tą historią. Wciąż nerwowo rozgląda się i gdy zauważa w holu telefon, bez zastanowienia wyrywa z niego kabel. A potem podąża za małżeństwem do dwuosobowej sypialni na piętrze. Kiedy są już na miejscu, wyjmuje z szuflady czystą parę skarpetek i wkłada je,
a Amy jakby odruchowo zbiera z dywanu te przemoczone i brudne, należące do intruza. Ten niespodziewanie łapie kobietę za ramię i z szerokim uśmiechem oświadcza: napijmy się teraz herbaty, a następnie wskazuje małżeństwu drzwi siekierą. Cała trójka w milczeniu schodzi na dół. Amy stawia na kuchence garnek z wodą, a do zlewu wrzuca brudne skarpetki i zaczyna je nerwowo prać. Nagle na podjazd wjeżdża samochód. To Jill, nasza córka, wróciła z pracy, szepcze. Wszyscy przyglądają się przez okno brunetce, która zdaje się być zdezorientowana na widok szeroko otwartej bramy wjazdowej, ale żwawym krokiem kieruje się w stronę kuchennych drzwi, należących do części zamieszkałej przez rodziców. A gdy tylko znika z ich pola widzenia, natychmiast słyszą pukanie. Małżeństwo Mitonów patrzy na nieznajomego pytająco, a ten każe, by to Amy otworzyła swojej córce. Jill jest nieco zdziwiona widokiem nieznajomego, ale ponieważ matka zachowuje się zupełnie normalnie, to nic nie zdradza, że rodzice mogą być w niebezpieczeństwie. Do czasu, bo gdy Jillian zbliża się do Billego, by się z nim przywitać i wyciąga w jego kierunku rękę, odkrywa, że on w jednej z nich wciąż dzierży siekierę. Amy, widząc przerażenie w oczach córki, natychmiast wyjaśnia całą sytuację, a Billy po raz kolejny zapewnia, że nie ma zamiaru nikogo krzywdzić. I choć mówiąc to odkłada na kuchenny blat narzędzie, młodsza z kobiet zauważa, że drugą ręką niepostrzeżenie sięga po kuchenny nóż i wsadza go sobie za pasek. Ale nie to niepokoi Jill najbardziej, tylko świadomość, że lada moment do domu wróci jej córeczka, Sara. Billy widocznie zabiega o uwagę młodszej kobiety. Nalewa jej herbatę, odsuwa krzesło i gdyby nie fakt, że co chwilę z zapaska wypada mu kuchenny nóż, przypominając, w jak niebezpiecznej sytuacji znaleźli się mieszkańcy tego domu, kobieta mogłaby uznać intruza za niezwykle uprzejmego. Ale myśl o córce nie przestaje kotłować się w jej głowie. Dlatego postanawia skorzystać z uwagi, jaką poświęca jej Billy, i prosi, aby to ona przedstawiła go swojej Sarze. Może jako kierowcę, któremu przez trudne warunki pogodowe popsuł się samochód i który poprosił o możliwość ogrzania się w ich domu i skorzystania z telefonu. To rozwiązanie mu się podoba i zgadza się na taki plan. I gdy tylko słyszą głośny silnik nadjeżdżającego autobusu szkolnego, Jill wybiega frontowymi drzwiami naprzeciw ubranej w granatowy mundurek szkolny dziewczynce i mówi, że dziadkowie mają gościa. Sara, śliczna blondynka z gęstą blond grzywką i bystrym wzrokiem, macha ręką do nieznajomego i biegnie wprost do swojej sypialni, krzycząc, że zaraz wróci, chce tylko wziąć swoje przybory do szycia. Chodźmy do salonu, proponuje Billy, a pozostała trójka, nie sprzeciwiając się, rusza w tamtym kierunku. Zaledwie minutę później do dorosłych dołącza dziesięciolatka z pudełkiem pełnym nici i igieł oraz ze swoją patchworkową poduszką, którą sama szyje od jakiegoś czasu. Dziewczynka siada po turecku na podłodze, tyłem do swojej matki, a pozostała czwórka próbuje podtrzymać kurtuazyjną rozmowę o pogodzie. W pewnym momencie zupełnie niespodziewanie Billy wstaje i szybkim krokiem rusza w stronę Sary. Jill czuje ścisk w żołądku, ale nogi odmawiają jej posłuszeństwa. Siedzi więc na sofie z filiżanką herbaty w ręku i drży na widok mężczyzny, który kuca obok jej córki. Pozwól, że ja to zrobię, Saro, mówi Hughes. Wyjmuje z rąk dziewczynki igłę i jednym wprawnym ruchem nawleka na nią nitkę, po czym wraca na swoje miejsce. Kobieta głośno oddycha z ulgą, a w myślach sama się karci. Uspokój się, przecież wszystko jest dobrze. Wszystko będzie dobrze, powtarza sobie jak mantrę. Czas dłuży się niemiłosiernie, a Billy raz po raz zerka na zegar i widać, że nie jest już tak zrelaksowany jak wcześniej.
Zaczyna też wypytywać, kiedy w końcu z pracy wróci Richard, mąż Jill i ostatni z mieszkańców Pottery Cottage. I choć ta sili się na żart, że jej mąż jest wyluzowanym Irlandczykiem, który wiele w swoim życiu widział, to jej słowa nikogo nie bawią. I coraz wyraźniej widać zdenerwowanie Hughesa, który najpewniej obawia się tej konfrontacji. Sara jest już zmęczona, ale nieznajomy nie pozwala położyć jej w swojej sypialni, a jedynie przejść jej z dziadkiem do aneksu. Z czasem w salonie nastaje zupełna cisza. Nikt już nie próbuje ciągnąć tej jałowej konwersacji, aż do 18:15, kiedy to reflektor nadjeżdżającego samochodu oświetla ostrym światłem salon. To on, mówi Amy w stronę swojej córki. Na te słowa Billy zrywa się na równe nogi i przyciąga do siebie Jill. Wykręca jej prawą rękę za plecy i do gardła przystawia zabrany z kuchni nóż. Matka kobiety zamiera na sofie, wiedząc, że każdy jej ruch może teraz zaważyć na życiu córki. Richard, nieświadomy niczego, co dzieje się w środku, wysiada z samochodu i klnie pod nosem na śnieg i lód zalegający na podjeździe, który skutecznie utrudnia mu dotarcie do domu, z którego okien sączy się ciepłe światło. W najgorszych koszmarach nie spodziewa się tego, co zaraz zobaczy. Po naciśnięciu klamki jego oczom ukazuje się stojący na wprost drzwi frontowych nieznajomy mężczyzna, który grozi jego przerażonej żonie nożem i cicho mówi: nie zbliżaj się do mnie, bo ją zabiję. Billy, a właściwie William Thomas Hughes, najstarszy z sześciorga rodzeństwa, urodził się 8 sierpnia 1946 roku w Preston, w hrabstwie Lancashire w Anglii. Jego ojciec był wojskowym, dlatego też rodzina wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Nie tylko w Anglii, ale też w Niemczech czy ostatecznie nawet w Hongkongu. Ten okres swojego dzieciństwa Billy miał wspominać najlepiej. Kiedy rodzina ponownie wróciła do Preston, Billy miał 12 lat i wtedy pojawiły się pierwsze trudności. W szkole dostawał bardzo słabe stopnie, a z racji niewielkiego wzrostu, z którego powodu był przez rówieśników prześladowany, wciąż wdawał się w bójki. Zaczął też dopuszczać się drobnych wykroczeń, które z czasem eskalowały, aż 15 lutego 1961 roku po raz pierwszy stanął przed sądem dla nieletnich za kradzież samochodów. Za to został zamknięty w ośrodku na 3 miesiące, ale gdy tylko z niego wyszedł, zaczął kraść ponownie. W wieku 15 lat zrezygnował z dalszej edukacji. Nie był jednak przestępcą odnoszącym wielkie sukcesy. Niemal za każdym razem był łapany przez policję na gorącym uczynku. Nie dało się nie zauważyć, że ten młody chłopak miał coraz większe problemy z agresją i z alkoholem. Jak wtedy, gdy podczas ucieczki przed funkcjonariuszami Billy dostał szału i biegnąc równocześnie rozbijał okna w korytarzach wagonu, raniąc tym samym nie tylko policjantów, ale i siebie. Podobno cierpiał na analgezję, czyli chorobę polegającą na całkowitym braku odczuwania bólu. Problemy z prawem spowodowały, że matka wyrzekła się go. Uznała, że jej syn niszczy dobre imię jej i jej męża, a byli uważani nie tylko za ciężko pracujących, ale przede wszystkim za niezwykle uczciwych ludzi. Nie pomógł też poprawczak. Niemal od razu po odzyskaniu wolności Billy trafił za kraty. Czas w więzieniu spędzał ćwicząc. Jego niewielki wzrost wciąż był głównym kompleksem. Wychodził więc z założenia, że musi być tak silny, żeby nikomu nie przeszło nawet przez myśl, aby robić z jego postury kąśliwe uwagi. Nie trzeba było długo czekać. W zakładach zyskał szacunek i przydomek Mad Billy, czyli Szalony Billy.
Hughes, choć był niski i krępy, bardzo podobał się kobietom, które uważały, że jego oczy kryją w sobie jakąś tajemnicę. Mężczyzna nie miał problemów z nawiązywaniem kontaktów z nowo poznanymi paniami, zwłaszcza gdy był po kilku drinkach. Obdarzał dziewczyny uwagą i wyznawał swoją dozgonną miłość, jednocześnie maskując przeszywająco zaborczą naturę. W trakcie odsiadki w więzieniu w Walton podczas odwiedzin poznał Jean Nadine, której to oświadczył się w 1972 roku. Kobieta była drobną blondynką, miała córkę i mieszkała w Blackpool, gdzie dołączył do niej Billy po wyjściu z więzienia. Para dość często zmieniała adresy zamieszkania, a wynikało to głównie z niechęci Hughesa do płacenia za czynsze. Początkowo ten związek był całkiem udany, ale po ślubie agresywna natura mężczyzny dała o sobie znać. Emocjonalnie i fizycznie znęcał się nad Jean, grożąc samobójstwem lub zabójstwem z jego rąk, jeśli ta się z nim rozstanie. Rok po wyjściu z więzienia trafił tam ponownie. Został skazany za uszkodzenie ciała i brutalną napaść na dwóch funkcjonariuszy policji, którzy zatrzymali jego samochód do kontroli i odkryli w nim narkotyki. Gdy wyszedł, wrócił do żony, ale nawet po urodzeniu córeczki przemoc nie ustała. Raz pobił ją, gdy karmiła piersią ich dziecko i nie mogła w tym momencie podać mu śniadania. Nie oszczędzał też maleństwa. Pewnego ranka uderzył Nicole w twarz, gdy ta obudziła swojego tatusia i chciała pochwalić się nową zabawką. W ciągu 5 lat, które spędzili razem, złamał Jean rękę, kilkukrotnie łamał jej żebra i uszkodził błonę bębenkową. Był dzikim dupkiem, kiedy był pijany, mówiła. Para rozstała się w 1976 roku i Billy opuścił Blackpool, by zamieszkać z nową dziewczyną Teresą w cichym miasteczku Chesterfield w Derbyshire. To właśnie tam, 5 miesięcy później, 21 sierpnia, po jednym z mocno zakrapianych wieczorów w barze, dopuścił się bestialskiego ataku. Poznana tego wieczoru para wyszła z pubu, a Hughes zakradł się za nimi i śledził aż do parku, w którym zaatakował mężczyznę znalezioną na ziemi cegłówką i bił aż do nieprzytomności. Dziewczynę nie tylko pobił, ale też brutalnie zgwałcił. Ta jednak doskonale zapamiętała rysopis swojego oprawcy oraz jeden dość nietypowy szczegół. Gwałciciel miał mieć na sobie buty z tak zwanymi kubańskimi obcasami, które dodawały nawet 5 centymetrów do wzrostu noszącemu je mężczyźnie. W niespełna tydzień od zdarzenia na publiczny apel policji odpowiedział anonimowy informator i wskazał, że poszukiwanym jest najprawdopodobniej Hughes. Ofiara rozpoznała mężczyznę, ale Billy na swoją obronę zeznał policji, że nie był to gwałt, ponieważ to kobieta desperacko nalegała na seks z nim. Osadzony w więzieniu w Leicester, gdzie czekał na rozprawę, początkowo często korespondował ze swoją ówczesną dziewczyną Teresą. Jednak z biegiem czasu, gdy i ona zorientowała się, jak toksyczny i niebezpieczny jest to człowiek, postanowiła zakończyć relację. Wyprowadziła się z lokum, które razem zamieszkiwali, i nie podała Billemu nowego adresu, a ten wpadł w szał, gdy listy zostały odesłane z powrotem do niego. I chociaż opublikowano raport wraz z pełną dokumentacją wcześniejszych wyroków, w którym opisano Hughesa jako gwałtownego i potencjalnego uciekiniera, dane te nie dotarły do więzienia w Leicester. Dlatego też został on sklasyfikowany jako więzień kategorii B. Jego zachowanie w zakładzie też nie dawało powodów do niepokoju. Nie był konfliktowy, trzymał się z boku, całymi dniami ćwiczył. Za dobre zachowanie zaproponowano mu więc pracę w więziennej kuchni, którą przyjął z największą ochotą. I tak, 3 grudnia 1976 roku, podczas swojej zmiany ukradł 19-centymetrowy nóż, który następnie ukrył między sprężynami materaca w swojej celi.
Szybko zorientowano się, że brakuje jednego z noży i że może to stanowić śmiertelne zagrożenie. Ale pomimo nieudanej akcji poszukiwawczej, sprawę ukrócono i zaniechano dalszego dochodzenia. Skrytka była bardzo precyzyjna i niewielka. Tylko drobne dłonie Billego były w stanie dosięgnąć broni, która czekała na idealny moment. Krótko po 7 rano, 12 stycznia 1977 roku, Hughes zadzwonił do Teresy. Dowiedział się, że kobieta nie będzie tego dnia zeznawać w sądzie na jego korzyść, więc poinformował przerażoną byłą partnerkę, że nie tylko udało mu się zdobyć jej numer telefonu, ale również nowy adres zamieszkania. I lepiej, żeby tego dnia nie wychodziła z domu. Wściekły rzucił słuchawką, wziął kilka głębszych oddechów, a gdy doszedł do siebie, z lekkim uśmiechem, jakby nigdy nic, wrócił do kuchni polerować sztućce potrzebne do śniadania. Gdy sam skończył jeść, podążył do celi, by przygotować się do wyjazdu do sądu. Była to już jego czwarta podróż, odkąd został aresztowany, więc doskonale wiedział, jak będzie ona przebiegała. Do prywatnej taksówki Davida Reynoldsa wsiadł aresztowany i dwóch policjantów. Kierowca już niejednokrotnie wykonywał takie kursy, a każdego dnia w całej Wielkiej Brytanii było ich nawet kilkaset. Reynolds wiedział, że nie może rozmawiać z więźniem i ma wykonywać polecenia funkcjonariuszy. To wszystko. Od zakładu w Leicester do sądu w Chesterfield było niespełna 90 kilometrów. 28-letni Billy Hughes, który uprzednio został przeszukany, siedział z tyłu, a jego prawa ręka przykuta była kajdankami do siedzącego obok strażnika nazwiskiem Simmons. Z przodu, tuż przed oskarżonym, a obok kierowcy, był drugi z policjantów, Don Sprintle. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem, a policjanci nawet prowadzili luźną rozmowę z aresztowanym. Jednak po zaledwie kilkunastu minutach Billy poprosił, aby kierowca zatrzymał się na najbliższej stacji, ponieważ musi pilnie skorzystać z toalety. Spełniono jego prośbę, a rozkuty Hughes, będąc sam w kabinie, wyciągnął nóż schowany w przygotowanej wcześniej skrytce w podeszwie buta, tuż pod wkładką. Następnie umieścił broń w bieliźnie, ponownie pozwolił się zakuć, podziękował za możliwość skorzystania z toalety i grzecznie wsiadł z powrotem do samochodu. Dalsza podróż upływała na rozmowie o trudnych warunkach pogodowych. Widoczność była słaba, a padający z nieba śnieg coraz gęstszy. Niecałą godzinę od wyjazdu z więzienia, na zjeździe z autostrady do Chesterfield, nagle we wnętrzu samochodu błysnęło ostrze noża. Billy niepostrzeżenie wyciągnął nóż ze spodni swoją nieskutą kajdankami lewą ręką i najpierw zaatakował siedzącego przed sobą funkcjonariusza, dźgając go w kark, po czym zwrócił się w kierunku zszokowanego Simmonsa, który nie miał pojęcia, dlaczego jego partner nagle osunął się do przodu i jęknął z bólu. Tego drugiego głęboko ranił w szyję i dłoń, ukradł z jego spodni klucz i otworzył kajdanki. Zdezorientowany i przerażony widokiem krwi kierowca raptownie zahamował. Wtedy Billy, grożąc mu, nakazał jechać dalej. Policjant, który został dźgnięty jako pierwszy, leżał na podłodze i błagał, by Hughes pozwolił się zatrzymać i wezwać pomoc. Natomiast funkcjonariusz siedzący obok więźnia nie dawał już oznak życia. Gdy dojechali do wrzosowisk w Derbyshire, Billy zażądał od Reynoldsa, aby ten zjechał na pobocze, a potem kazał przerażonemu kierowcy opuścić samochód i wyciągnąć z niego zakrwawionych i walczących o życie funkcjonariuszy. Pobocze pokryte białym puchem niemal od razu zamieniło się w krwawe jezioro. Billy wskoczył do taksówki i czym prędzej uciekł, ale nie odjechał daleko. Wiedział, że to tylko kwestia czasu, aż będzie najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Anglii. Stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ścianę budynku wzdłuż drogi B5057, po czym pieszo uciekł w stronę wrzosowisk. Już po godzinie
znaleziono porzuconą taksówkę, a rozgłośnie radiowe informowały o uzbrojonym i bardzo niebezpiecznym zbiegu. Mieszkańcom nakazano pozamykać domy i budynki gospodarcze, a kierowców przestrzegano nie tylko przed trudnymi warunkami atmosferycznymi, ale także przed zabieraniem w podróż autostopowiczów. Podjęto natychmiastowe poszukiwania, a na ich czele stanął nadinspektor Peter House. Ze względu na wciąż padający śnieg, psy nie podjęły tropu. Nie było też żadnych świadków zdarzenia, nikt nie wiedział, w którą stronę udał się uciekinier. Postanowiono więc w pierwszej kolejności sprawdzić pobliskie opuszczone budynki, w których mógł ukrywać się Hughes. Ale trzeba było ustalić jakiś najbardziej prawdopodobny scenariusz i nikomu nie przeszło przez myśl, że zbieg zdecydowałby się na ucieczkę po oblodzonych wrzosowiskach. I to był błąd. W tym czasie Billy przez 6,5 kilometra przedzierał się podczas gwałtownej śnieżycy przez strumienie i bagna. Wtedy też zgubił nóż z więziennej kuchni. W pewnym momencie na horyzoncie wśród białych zasp śniegu zobaczył dom, z którego komina ulatywał dym. North End Farm była przebudowaną 18-wieczną stodołą garncarską na skraju parku narodowego Peak District w Eastmoor. W październiku 1969 roku, po przejściu na emeryturę, przeprowadzili się tam Amy i Arthur Minton, którzy prowadzili przez lata mały sklep spożywczy, oraz ich córka Jillian. Zięć Mintonów, Richard Moran, był dyrektorem sprzedaży w firmie produkującej tworzywa sztuczne, a jego żona pracowała jako sekretarka w firmie księgowej. Pomimo wieloletnich starań nie mogli mieć dziecka, więc zdecydowali się na adopcję. Ukochaną córeczkę nazwali Sara i wydawało im się, że już wszystkie najtrudniejsze chwile mają za sobą. Aż do dnia, gdy 10 lat później ich dom stanął na drodze uciekającego przed policją Billego Hughesa. Ten przeskoczył przez mały murek, nad którym widniał napis Pottery Cottage, czyli domek garncarski, i zobaczył otwarte drzwi szopy, a w niej stos drewna i dwie siekiery, które od razu ze sobą zabrał. W oknach domu migotały światła, a o ścianę oparty był mały różowy rowerek, tonący teraz w śniegu. Billy podszedł do drzwi na tyłach budynku i złapał za klamkę. A ta ustąpiła. Richard przez dobrych kilka sekund stoi jak wryty i nie jest w stanie się poruszyć. Zaledwie kilka kroków od niego jakiś obcy facet trzyma nóż na gardle jego żony. Choć żyłka na jego czole zaczyna nerwowo pulsować, ten wie, że musi być bardzo spokojny, nie może zrobić niczego, co spłoszy czy zdenerwuje napastnika. Richard jedną rękę podnosi do góry, a drugą, nie tracąc kontaktu wzrokowego z mężczyzną, powoli wsuwa do kieszeni spodni, z których wyciąga klucze do samochodu. Nic nie zrobię. Weź mój samochód. Możesz uciec. Do nikogo nie zadzwonimy, nikomu nic nie powiemy, mówi. Ale napastnik ma inne plany. Każe mężczyźnie zamknąć za sobą drzwi wejściowe i dołączyć do kobiet, a już po chwili wiąże jego nadgarstki kablem wyrwanym z odkurzacza. Następnie powala Richarda na ziemię i wiąże także jego kostki. To samo robi Jill, tyle że używając sznurka do prania, który znalazł przy wejściu. Sytuacja robi się nie tylko coraz bardziej napięta, ale obietnice Billego o tym, że nikomu nie stanie się krzywda, przestają być prawdą. Kiedy Amy widzi, jak mężczyzna wiąże jej córkę, nie może już dłużej znosić tego w milczeniu i najpierw dość niepewnie, ale z każdą kolejną minutą coraz śmielej wyraża swój sprzeciw, aż ostatecznie krzyczy: to nie jest konieczne! Słysząc podniesiony głos żony, nieświadomy niczego Arthur, który z wnuczką oglądał w aneksie telewizję,
Otwiera drzwi łączące obie części budynku i zastyga. Na widok związanych i leżących na podłodze rodziców dziewczynka zaczyna przeraźliwie płakać i rzuca się biegiem w stronę salonu. Jednak Artur jest szybszy i powstrzymuje młodą Sarę. To on jako pierwszy rusza w kierunku Billego, ale dziewczynka nie daje za wygraną i próbuje przekrzyczeć dziadka. Nie krzywdź mojej mamy i tatusia, nie waż się, wynoś się stąd, krzywdzisz ludzi. Leżąca na podłodze Jill stara się uspokoić ojca, a związany obok niej Richard ucisza małą, obiecując, że ten koszmar zaraz się skończy. Lata spędzone w więziennych siłowniach nie poszły na marne. Choć ponad 70-letni i sporo wyższy mężczyzna długo nie daje za wygraną, to ostatecznie Billemu udaje się związać Artura, a następnie przeciągnąć go po podłodze do części zamieszkiwanej przez starsze małżeństwo. Tam sadza go na fotelu i dodatkowo do niego przywiązuje. Hughes jak mantrę powtarza, że nikomu nie stanie się nic więcej, pod warunkiem, że wszyscy będą postępować według jego poleceń. Dlatego też ostatecznie i Amy, i jej wnuczka pozwalają się związać. Następnie mężczyzna wychodzi do kuchni. Po kilku chwilach wraca ze ścierką i gwiżdżąc pod nosem rozrywa ją na małe kawałki. Zaczyna od kneblowania mężczyzn, a gdy podchodzi do najstarszej z kobiet, Jill mówi: proszę, nie knebluj mamy. Ona ma zapalenie zatok, udusi się. Ale Billy tylko szeroko uśmiecha się i kontynuuje dalej. Najpierw związaną Jill wyprowadza do jej własnej sypialni i rzuca na łóżko. Kiedy napastnik opuszcza pokój, kobieta leży bez ruchu i próbuje wsłuchać się w dźwięki dochodzące z pozostałych części domu. Słyszy, że Richard zostaje przeniesiony do pokoju gościnnego, jej matka do pokoju swojej wnuczki, a Sara do aneksu, w którym już znajduje się dziadek. Nagle słychać huk, a potem cichy jęk. Jillian nie ma najmniejszych wątpliwości, to jej ojciec. Zakneblowana kobieta zaczyna bezdźwięcznie łkać, a po policzkach ciekną jej łzy. W domu nastaje na jakiś czas grobowa cisza. Nie trwa to jednak długo. Przerażona i zupełnie bezbronna Jill słyszy coraz wyraźniejsze kroki na schodach. Wie, że Hughes jest blisko, a ona nie może niczego zrobić. Gdy ten w końcu staje w drzwiach, oblewa ją zimny pot. Jakby nigdy nic. Siada obok jej łóżka, a na stolik nocny kładzie kubek herbaty. Odwraca się w stronę kobiety i wyciąga knebel z jej ust, po czym bardzo delikatnie sadza ją i poi. Miliony myśli przebiegają teraz przez głowę Jillian. Może on faktycznie nic złego nie chce im zrobić? Może kupuje sobie trochę więcej czasu? Jak można być tak czułym i tak straszliwie brutalnym zarazem? Kiedy Jill kończy pić, on rozwiązuje jej więzy z kostek i nadgarstków, po czym ciężarem swojego ciała skutecznie uniemożliwia ucieczkę. Gdy po wszystkim leży drżąca z zimnej emocji, Billy ubiera ją w szlafrok i ponownie wiąże. Tym razem jej nie knebluje, a widząc, że kobieta trzęsie się coraz bardziej, przykrywa ją kocami. Ta zmiana w jego zachowaniu wcale jej nie uspokaja, biorąc pod uwagę to, do czego ją zmusił chwilę wcześniej. Ale ośmiela się w końcu zapytać. Gdzie jest Sara? Nie skrzywdziłbyś jej, prawda, Billy? Mężczyzna prostuje się, a ona czuje ukłucie w żołądku, co też najlepszego zrobiła. Przecież nie można przewidzieć reakcji tego szaleńca. Jednak on uśmiecha się i mówi: nigdy bym jej nie skrzywdził. Sam mam małą dziewczynkę. Wiesz? Uczucie ulgi rozlewa się po jej całym ciele. Następnie Hughes kieruje się do pokoju gościnnego, gdzie przez resztę wieczoru i niemal całą noc opowiada Richardowi o swoim życiu. Ten z każdą kolejną godziną czuje coraz większą odrazę do bandyty, który nie tylko zaatakował jego rodzinę, ale także zgwałcił jego żonę. Jednak wie, musi odstawić chęć zemsty na bok, a zamiast tego uśmiechać się i udawać zainteresowanie. Tylko po to,
by nie dać intruzowi pretekstu do skrzywdzenia jeszcze kogoś. Wstawaj! Gdy Jill słyszy ochrypły głos, znów czuje ścisk w żołądku. A więc to jej się nie śniło. Odwraca się w kierunku, z którego dochodził rozkaz i widzi jego twarz. Twarz człowieka, który zmienił jej życie na zawsze. Billy rozwiązuje kobietę i tłumaczy jej, że już późno, a chce, żeby ona pojechała do sklepu po gazety. Gdy ta patrzy na niego z niedowierzaniem, on szeroko się uśmiecha i oświadcza, że musi się dowiedzieć, czy są jakieś blokady drogowe i jakie postępy zrobiła policja, nim w końcu opuści ich dom i wyruszy dalej w drogę. Na te słowa Jillian bezwiednie się rozpromienia. Czyżby ich koszmar dobiegał końca? Kiedy wstaje z łóżka, żeby się ubrać i czym prędzej spełnić żądania mężczyzny, zauważa swoje odbicie w lustrze. Na szyi ma ślad od ugryzienia, a jej dekolt i ręce pokrywają siniaki. I on teraz na nią patrzy. Umaluj się, rzuca, i uczesz. Masz nie wzbudzać żadnych podejrzeń, rozumiesz? Kończy i boleśnie łapie ją za przedramię. Dobrze, jęczy kobieta. Ale powiedz mi, jak ma się Sara? Śpi mocno w pokoju gościnnym mamy. Odpowiada, a kobiecie znów robi się niedobrze. Jak on może mówić w ten sposób, używając zwrotów zarezerwowanych jedynie dla członków rodziny? Gdy Jillian kończy poranną toaletę, niespodziewanie pod dom podjeżdża jakiś samochód. Billy natychmiast podbiega do okna i zerka zza firanki, a wyraz jego twarzy diametralnie się zmienia. Przyszli opróżnić szambo, tłumaczy przerażona kobieta. W takim razie zajmij się nimi, warczy Hughes, i ostrzegam cię, zachowuj się normalnie. Jill schodzi na dół i czym prędzej kieruje się w stronę drzwi. Chce pracownikom komunalnym wyznać, że są zakładnikami w swoim domu. Ale gdy tylko sięga po klamkę, jej wzrok ucieka w stronę drzwi do aneksu, gdzie jest teraz jej córka. A razem z nią ten bandyta. Bierze głęboki oddech i wychodzi w śnieżną zamieć. Przez cały czas bije się z myślami, a nawet walczy sama z sobą, by na fakturze prócz własnego podpisu nie dodać krótkiego apelu o pomoc. Ostatecznie strach o ukochaną córkę paraliżuje ją i nie decyduje się na żaden ryzykowny ruch. Wie, że Billy przez cały czas obserwuje ją z okna. Wie też, że od wczorajszego popołudnia nie rozstaje się z kuchennym nożem. Gdy znów znajduje się wewnątrz, podbiega w stronę uchylonych drzwi, licząc, że zobaczy choć na ułamek sekundy Sarę. Ale udaje jej się dostrzec tylko ojca, leżącego bezwładnie na fotelu i przykrytego kurtką. Śpi. Kobieta podchodzi nieco bliżej i widzi, że sztuczna noga jej taty wystaje pod dziwnym kątem i gdy chce podejść jeszcze bliżej, czuje, jak ktoś potwornie mocno łapie ją za rękę i z olbrzymią siłą rzuca o podłogę. Jego oczy znów są szalone, a tego Jillian boi się najbardziej. Przeciąga ją po podłodze z powrotem do korytarza, gdzie na szafce stoi telefon. Podpina do niego przewód i nakazuje kobiecie zadzwonić do pracy jej i jej męża oraz do szkoły córki, by uprzedzić o nieobecności spowodowanej chorobą. Jill bez zająknięcia wykręca numer i robi wszystko, by brzmieć jak najnormalniej. Gdy kończy rozmowę, odwraca kartkę z kalendarza. Nastał nowy dzień w tym domu grozy. Czwartek, 14 stycznia 1977 roku. Dobrze, skwitował Bill, a na jego twarzy widać zadowolenie. A teraz jedź po gazety i po papierosy dla mnie. Tylko nie rób niczego głupiego, Jill. Mówiąc to, nożem wskazuje część domu, gdzie jest jej córka. Do wioski Brampton ma zaledwie 8 kilometrów. Mija domy sąsiadów. Niektórzy z nich odśnieżają właśnie podjazdy. Śnieg nie przestaje padać ani na chwilę, otulając wszystko, co napotka na swojej drodze, nieskazitelnie białą pierzynką. Jedzie dalej. Widzi maluchy, które lepią bałwany i tarzają się w zaspach.
Przez moment nawet uśmiecha się sama do siebie, ale nagle na myśl o własnej córce czuje ścisk w klatce piersiowej. Musi się zatrzymać, bo brakuje jej tchu. Gdyby ktokolwiek wiedział, co dzieje się właśnie w jej domu. Próbując złapać oddech, rozgląda się nerwowo. Gdzie ta policja? Dlaczego nie ma blokad? Jeśli by ją teraz zatrzymali, to powiedziałaby prawdę. W końcu udaje jej się wziąć głębszy oddech. Nie, nie może powiedzieć nikomu. Billy obiecał, że gdy ona wróci ze sklepu, on w końcu pojedzie. Przecież nikogo prócz niej nie skrzywdził i ona nie może zrobić niczego, by chciał skrzywdzić jeszcze kogoś. W końcu dociera do sklepu, a gdy staje na wprost stojaka z gazetami, z niemal każdej okładki patrzą na nią te przerażające czarne oczy. Widok zdjęcia Billego wyraźnie ją denerwuje, ale wybiera kilka z lokalnych dzienników i z przyklejonym do twarzy uśmiechem podchodzi do kasjerki i prosi jeszcze o papierosy. Wychodząc z kiosku, przystaje jednak na moment i odwraca się w stronę Lady. Zapomniała pani czegoś? Pyta sprzedawczyni. Nie, absolutnie nie, odpowiada nerwowo Jillian i wbiega do zaparkowanego obok wejścia samochodu. Gdy wchodzi do Pottery Cottage, odruchowo zerka w stronę aneksu rodziców, ale nie widzi już ani ojca, ani fotela, do którego był wcześniej przywiązany. Natychmiast wyrasta przed nią Hughes i wypytuje o blokady policyjne, jednocześnie odbierając od niej zakupy. Kiedy słyszy, że w drodze do domu kobieta nie spotkała żadnych funkcjonariuszy, rozpromienia się i klaszcze w dłonie. Bierze Jill pod rękę i każe jej przygotować dla wszystkich coś do picia. Oniemiała kobieta pyta jeszcze tylko, gdzie jest ojciec, a Billy odpowiada, że przeniósł go do sypialni, bo nie było mu już wygodnie na fotelu. To ją nieco uspokaja. Wychodzi więc w towarzystwie mężczyzny do kuchni, by przygotować napoje. Dla swojego ojca parzy kawę, dla Sary nalewa sok porzeczkowy. Gdy układa wszystko na tacy, Billy ponownie łapie ją z wielką siłą za nadgarstki. Nawet nie żartuj, ja to zaniosę. Warczy i wyrywa z jej rąk przygotowane napoje, a następnie kieruje się w stronę aneksu. Kiedy mężczyzna znika, ta biegnie co sił do pokoju gościnnego, gdzie napastnik umieścił Richarda. Widząc związanego męża, pada przed nim na kolana, ale nim udaje im się zamienić choć słowo, w drzwiach staje Billy, a w dłoni znów trzyma nóż. Zaprowadza Jill do jej sypialni na pierwszym piętrze. Ponownie rzuca na łóżko i przez zęby mówi: rozbieraj się. Gdy kończy, ubiera się, wiąże i knebluje kobietę, a następnie idzie do pokoju, w którym jest Richard. Przez kilka kolejnych minut słychać ich przyciszoną rozmowę, a gdy napastnik ponownie pojawia się u niej, uśmiechnięty oznajmia, że zabiera Jill do kuchni, by ta ugotowała dla niej i dla jej męża obiad. Unieruchomiony Richard leży zakneblowany na kuchennej podłodze. Jego zaczerwieniona twarz zdradza, że Billy nie tylko z nim rozmawiał. To ją dziwi, przecież nie słyszała zupełnie niczego, co zdradzałoby, że Hughes krzywdzi także jej męża. Natychmiast do jej oczu napływają łzy. Kto jeszcze jest przez niego maltretowany w tym domu? I kto jeszcze, tak jak ona, robi wszystko, by nie niepokoić tym pozostałych? Billy rozwiązuje dłonie kobiety i podprowadza ją do kuchenki, gdzie czekają już przygotowane puszki z zupą. Gdy ta podgrzewa jedzenie, pozwala jej nakarmić męża, ale nie pozwala im ze sobą rozmawiać. Po skończonym posiłku obiecuje zanieść jedzenie pozostałym mieszkańcom, ale uprzednio znów knebluje i wiąże małżeństwo. Kiedy leżą tak obok siebie w milczeniu, kobieta czuje, że jej pokłady nadziei na to, że ten koszmar się skończy, właśnie zupełnie się wyczerpały. Ale w tym momencie w drzwiach kuchni staje ich oprawca i w jednej ręce trzyma butelkę whisky, a w drugiej dłoni jej matki i zadowolony pyta: macie może karty?
Gdyby ktokolwiek podglądał ich teraz przez okno, pewnie uznałby ich za grupę przyjaciół wspólnie spędzających czas. Hughes nalewa wszystkim alkohol. Próbuje ich nauczyć ulubionej karcianej gry, którą poznał podczas odsiadki, ale ostatecznie wieczór kończy się wspólną partyjką bremika. Porywacz wyznaje, że chciał spędzić te ostatnie chwile w Pottery Cottage razem z nimi w ramach podziękowania i chce też przeprosić za wszelkie ewentualne niedogodności. Jill, słysząc to, cała drętwieje. Natomiast lekko wstawiona Amy próbuje wykorzystać tę, jakby się mogło wydawać, przyjemną atmosferę i zaczyna wypytywać Billego o swojego męża, którego nie widziała już ponad dobę i o którego bardzo się martwi. Wszystko z nim dobrze, odpowiada Hughes. Mała się nim świetnie opiekuje. Dodaje. Czy ją też zakneblowałeś? Wyrzuca w końcu z siebie Jill. Ona nigdy nie była tak cicho. To zdanie wybija Billego z imprezowego nastroju. Jest cicho, bo jej kazałem. Nie jest zakneblowana, a związałem ją tylko rajstopami, żeby jej nie bolało. Mówi i niebezpiecznie zbliża się do jej twarzy. Powiedziałem ci już, że dziecka bym nie skrzywdził. Mówi przez zęby, a jego nos niemal dotyka nosa Jill. Kobieta zamyka oczy. Nie chce na niego patrzeć. On w końcu odpuszcza i odsuwa się od niej, a na jego twarzy ponownie pojawia się uśmiech. Te wahania nastroju najbardziej ich przerażają. Bill dolewa każdemu z nich alkoholu do szklanek i rozpoczyna niekończącą się opowieść o swojej córce. O tym, jak ją kocha i jak dobrym ojcem dla niej będzie. Słysząc te słowa, i Jill, i jej mąż patrzą raz po raz na siebie. Facet jest szaleńcem, ale wydaje się, że nie mógłby skrzywdzić dziecka. To ich szczerze uspokaja. Hughes co chwilę wspomina też o tym, że jak dobrze pójdzie, to już jutro spotka swoją małą córeczkę. A tego życzyli sobie wszyscy mieszkańcy Pottery Cottage. Pomimo tego, że napastnik jest już mocno pijany, nie daje się jednak przekonać, by Sara dołączyła do nich, ani by Jill mogła pójść do aneksu i spać tam razem z nią. Udaje im się natomiast namówić Billego do przekazania małej jej ukochanego pluszowego słonia i kocyka, bez którego normalnie nie mogłaby zasnąć. Mężczyzna wiąże ponownie nadgarstki wszystkich zakładników, knebluje im usta i pozostawia wspólnie w jednym pokoju, życząc dobrej nocy. Ale nikt z trójki nie zmruży oka. Wszyscy wsłuchują się w odgłosy dochodzące z wnętrza domu. Próbują odgadnąć, co robi teraz Hughes i co robi Arthur razem z wnuczką. Jill czuje nagle mocny ucisk w pęcherzu. A potem zaczyna cicho szlochać. Przez te dwa dni ani raz nie słyszała, aby ktokolwiek spuszczał wodę w drugim skrzydle domu. W jakich warunkach przetrzymywana jest jej mała córeczka? Nikt z nich nie wie też, że podczas tego upojnego wieczoru policja jest tylko 200 metrów od ich domu, przeczesując kolejne opuszczone budynki i stodoły. I właśnie kończy pracę po przeszukaniu pubu, oddalonego zaledwie 2 minuty od ich nieruchomości. Gdy napastnik rano wchodzi do pokoju, cała trójka jest na swoich miejscach i nie śpi. Dzień dobry. Wita się z nimi jakby nigdy nic. Wy dwoje jedziecie do miasta na zakupy. Mówi to i wskazuje na Jill i jej męża. Potrzebuję wielu rzeczy, nim wyruszę w drogę. Potem wyciąga knebel z ust kobiety, rozwiązuje jej ręce, podaje kawałek kartki i ołówek i każe zapisywać. Kempingowa kuchenka gazowa, rondel, 6 puszek irlandzkiego gulaszu, pomidory, zupa jarzynowa, 24 puszki piwa, butelka whisky, papierosy, gazeta, i otwieracz do puszek. A na koniec dorzuca jeszcze. Kup też coś w prezencie dla Sary. Jest naprawdę grzeczna. Ani Jill, ani Richard nie mogą uwierzyć w to, że Bill naprawdę pozwoli im wspólnie i bez nadzoru wyjść z domu.
Napastnik uwalnia ich jednak od więzów i kieruje się z nimi w stronę drzwi. Pobitemu i bardzo wycieńczonemu mężczyźnie ubranie butów zajmuje więcej czasu, więc Jill podchodzi do kalendarza i odrywa kolejną kartkę. Jest piątek, 15 stycznia. Rozpoczyna się trzeci dzień koszmaru. W końcu Billy odprowadza ich do drzwi wyjściowych i sięgając po nóż, który tradycyjnie trzyma za paskiem, informuje, że poczeka na nich razem z Sarą, po czym wyszczerza zęby i zatrzaskuje drzwi. Gdy tylko wyjeżdżają za zakręt, a ich dom znika z pola widzenia, Richard zachrypniętym głosem mówi: nie zniosę więcej, Jill, jedziemy na policję. Kobieta nagle przyspiesza i cedzi przez zęby. To ostatnia rzecz, jaką zrobimy. On ma naszą córkę, czy ty wiesz, do czego on jest zdolny? Ale Richard nie chce dać za wygraną. Prosi, by Jillian się zatrzymała, by mogli spokojnie porozmawiać. Próbuje ją przekonać, że policja jest wyszkolona na takie okoliczności, że on nie wytrzyma kolejnego wiązania i kneblowania, że go boli całe ciało. Nie! Wrzeszczy Jill i hamuje tak nagle, że tył auta wpada w niebezpieczny poślizg. Jeśli pójdziesz na policję, nigdy ci tego nie wybaczę, nigdy! Samochód stoi jeszcze przez chwilę na środku jezdni. Wokół nie ma żywej duszy, żadnego innego pojazdu. Słychać tylko jęk wściekłości, bólu i bezradności, który niesie się po okolicy. Richard siedzi obok szlochającej żony. Wie, że ma rację. Nie mogą ryzykować, bo ten mężczyzna jest nie tylko niebezpieczny, ale przede wszystkim nieprzewidywalny. Jedyne, na co mogą liczyć, to to, że w końcu postanowi wyjechać. W porządku, mówi cicho. A kobieta odpala samochód i jedzie w kierunku Chesterfield. Tam chodzą od sklepu do sklepu, kupując po kolei wszystkie artykuły, które sobie zażyczył Hughes. Nie zapominają też o prezencie dla ich córeczki, książce autorstwa jej ukochanej pisarki. Po powrocie do domku Billy zaprowadza ich do kuchni, gdzie znajduje się związana Amy. Tam wiąże również Richarda i każe, by Jill ugotowała dla niego jak najwięcej jajek na twardo. Te przydadzą mu się w podróży. Słysząc to, kobieta ochoczo zabiera się do pracy. Nie przeszkadza jej, że porywacz unieruchamia ją tak, by mogła jedynie stać i pilnować jajek przy kuchence. Wszystko wskazuje na to, że jego wyjazd jest coraz bliżej. Kiedy Billy na moment wychodzi z kuchni, Amy szepcze do córki, że pod ich nieobecność błagała Hughesa o możliwość zaglądnięcia do aneksu. Jednak ten stanowczo odmówił. W tym momencie do kuchni ponownie wchodzi Billy i karcącym wzrokiem patrzy na kobiety. Ale Jill pyta go, czy mógłby prócz książki zanieść jej córce czystą bieliznę, bo podejrzewa, że Sara może jej potrzebować. Ten tylko kiwa głową i znów wychodzi. Kiedy go nie ma, wszyscy milkną. Każdy stara się usłyszeć jakikolwiek dźwięk dochodzący z drugiej części domu. Na próżno. Po kilku minutach znów słyszą ciężkie kroki wskazujące na to, że Hughes wraca. Sara się ucieszyła z książki i czystej bielizny. Kazała mi się odwrócić plecami, kiedy się przebierała. Dodał z lekkim uśmiechem. To dodaje Jill otuchy. Tak, to było dokładnie to, co zrobiłaby jej córka. Wszystko jest w porządku. Próbuje się w myślach uspokoić. Już niedługo i wszystko będzie jak dawniej. Jedzą jeszcze wspólnie w kuchni zupę. Hughes zanosi też talerze do aneksu dla Artura i Sary. A gdy wraca, otwiera dwa piwa i jedno z nich podaje Richardowi. Gdy kończą pić, zabiera całą trójkę do głównej sypialni. Tam mężczyzna po raz kolejny postanawia się trochę rozerwać i mierzy peruki należące do Jillian, które kobieta miała w zwyczaju nosić do pracy. Wyglądam całkiem seksownie, prawda? Żartuje Billy, wyginając się przy tym i trzepocząc rzęsami. Czas się zbierać, wypala nagle. Muszę się umyć przed podróżą. Bądźcie grzeczni,
mówi na odchodne i puszcza oko w kierunku starszej kobiety. Amy, gdy tylko intruz wychodzi z pokoju, zaczyna nakłaniać pozostałych do podjęcia próby ucieczki. Ci jednak tłumaczą jej, że lada moment będą wolni i teraz nie ma sensu ryzykować ich bezpieczeństwa. Zresztą nie zdołają się uwolnić przed powrotem Billego. To prawda, bo po zaledwie 2 minutach mężczyzna wraca i oświadcza, że ma świetny pomysł. Pojadą teraz do firmy, w której Richard jest dyrektorem. Przyda mu się trochę ekstra gotówki na drogę. Ta wiadomość paraliżuje całą trójkę. Czy ten koszmar kiedykolwiek się skończy? Związana i ponownie zakneblowana Amy zostaje w domu. Tym razem samochód prowadzi Richard, obok którego z przodu siedzi żona, a Billy przez całą drogę do Chesterfield trzyma nóż przy boku kierowcy. Gdy docierają na miejsce, wszyscy kierują się do biura Richarda, a ten z sejfu wyciąga 210 funtów i oddaje je napastnikowi. Podczas drogi powrotnej Hughes szczerze pociesza płaczącą Jillian, która nie jest już w stanie dłużej powstrzymywać emocji. Obiecuje, że za chwilę naprawdę wyruszy w drogę. I faktycznie, gdy są z powrotem w domu, każe jej czym prędzej spakować wszystkie zakupy i przygotowany wcześniej prowiant, po czym łapie ją za rękę i ciągnąc w stronę samochodu oświadcza: ale ty jedziesz ze mną. Pod oniemiałą ze strachu kobietą aż uginają się kolana. Po drodze zatrzymam inny samochód. Okradnę kierowcę, a potem zabiorę go ze sobą. Natomiast ciebie wypuszczę i wrócisz swoim samochodem do domu, tłumaczy. Jillian nagle robi się słabo i niebezpiecznie zaczyna kręcić się jej w głowie. Ale wie, że nie ma wyjścia. Musi to zrobić. Napastnik wiąże jeszcze Richarda i pozostawia razem z Amy w sypialni. Ale już po kilku minutach drogi każe kobiecie ponownie zawrócić do domu. Gdy ta próbuje odwieść go od tego pomysłu, natychmiast czuje ostrze noża na wysokości żeber. Billy rzekomo zapomniał niezbędnych mu w podróży map i choć kobieta nalega, że mogą kupić je gdziekolwiek po drodze, ten z każdym słowem jest coraz bardziej zdenerwowany, a nóż coraz boleśniej wbija się w bok Jillian. Nie ma wyjścia. Zawraca więc i czym prędzej kieruje się w stronę domu. Gdy Hughes znika w środku Pottery Cottage, Jill wciąż siedzi w samochodzie i czuje, jak cała drży. Z zimna i z emocji. Czuje, że miarka się przebrała. Przez niemal 3 dni robili wszystko, czego ten szaleniec chciał. I gdy już ma wysiąść z samochodu i sprawdzić, dlaczego on tak długo nie wraca, ten niespodziewanie wychyla się z okna na parterze tuż przy drzwiach wyjściowych i krzyczy: idę jeszcze zobaczyć, co z tatą i Sarą. To zachowanie zupełnie ją zaskakuje. On nie ma już żadnych zahamowań i przestaje się z czymkolwiek kryć. W czasie, gdy skulona Jillian siedzi w samochodzie i modli się o koniec tego koszmaru, drzwi frontowe jej domu otwierają się z impetem. Wybiega z nich Billy, po czym niemalże wskakuje do samochodu i trzymając w ręku siekierę, nakazuje czym prędzej ruszać. Rozemocjonowana kobieta nie może trafić kluczykiem do stacyjki, a mężczyzna jeszcze ją pospiesza i staje się coraz bardziej napastliwy. I gdy w końcu jej się udaje, to pomimo starań samochód nie odpala. Spróbuj jeszcze raz, warczy Hughes, a jego twarz znów wykrzywia złość. Ta próbuje raz za razem. Nic z tego. Billy wykręca rękę kobiety tak mocno, że ta ma wrażenie, że zaraz ją złamie. Ale samochód dalej nie chce współpracować. Więc każe jej iść do sąsiadów z prośbą, by ci ich holowali. Kiedy kobieta błaga, by nie angażować w całą sytuację kolejnych osób, on jeszcze mocniej wykręca jej obolały nadgarstek. Powiedz im, że twoja przyjaciółka jest w szpitalu i musisz zabrać tam jej męża. Wrzeszczy. Na wpół przytomna z bólu zakładniczka biegnie do oddalonego o kilkadziesiąt metrów domu Newmanów, ale nie musi nawet wchodzić do środka, bo już w ogrodzie spotyka Leonarda. Widok sąsiadki bardzo go dziwi. Zawsze elegancka Jill Moran jest rozczochrana, jej twarz wygląda, jakby
płakała od kilku godzin, albo jakby ktoś ją pobił. Widzi też, że kobieta próbuje ukryć dłonie w kieszeniach płaszcza, ale nie jest w stanie schować tam fioletowych wręcz nadgarstków. Wprawdzie Jillian stoi tyłem do siedzącego w aucie napastnika, ale jest świadoma tego, że Hughes otworzył okna, by słyszeć całą rozmowę między nią a sąsiadem. Stara się więc udawać, że wszystko w porządku i mówi: Len, wyświadcz mi wielką przysługę i odholuj nas. Muszę odwieźć męża mojej przyjaciółki do domu. Ale sąsiad widzi, że coś jest nie tak. Gdzie jest Richard? Pyta, nie dając się zwieść, a Jillian podchodzi bliżej i uśmiechając się szeroko klepie po policzku i szepcze: Jest związany na krześle. Ten w samochodzie to człowiek z Wrzosowisk. Słucha wszystkiego, co mówię. On nas zabije, rozumiesz? Urywa. Mężczyzna w pierwszym odruchu pyta sąsiadkę, czy jest pijana, ale gdy widzi w jej oczach przerażenie, a potem na szyi zauważa ślady świadczące o przemocy, nagle do niego dociera, że to, o czym ona mówi, to prawda. Za wszelką cenę stara się nie spojrzeć w kierunku samochodu i zaczyna grać razem ze znajomą w grę na śmierć i życie. Wesoło i bardzo głośno oznajmia, że musi tylko pójść do domu po kluczyki, a w głębi duszy wie, że choć chciałby teraz zabarykadować się z żoną w środku, to jeśli nie pojedzie po pomoc, będzie miał na sumieniu życie tych ludzi. Kiedy tylko zamyka za sobą drzwi, upada na podłogę w korytarzu i łapie się za serce. Przecież nie mają w domu telefonu. Jak najłatwiej i najbezpieczniej wezwać policję, myśli. Woła żonę i każe jej natychmiast się ubrać, a potem pochylony, jakby uciekał przed gradem kul, ciągnie ją w stronę drzwi wejściowych i wspólnie biegną do garażu. Podczas tych zaledwie kilku metrów drogi mężczyzna kątem oka widzi matkę Jillian, która opiera się o ścianę domu od strony ogrodu, a jej twarz wykrzywia ból. Wszystko to trwa ułamki sekund. Gdy z piskiem opon wyjeżdża na drogę, Billy wpada w szał, bo wie, że kobieta wyjawiła prawdę sąsiadom. Wysiada więc z auta, przechodzi do drzwi po stronie kierowcy i wyciąga ją siłą na śnieg, po czym kopie i wyzywa. Leżącej w zaspie Jill coś miga przed oczami. Jakiś niebieski punkt na tle ich kamiennego domu. Zbliża się teraz coraz szybciej, a jego kolor z niebieskiego zamienia się w fioletowy, a ostatecznie czerwony. Kobieta zamyka na moment oczy. Oszalałam. Tak wygląda szaleństwo. Myśli. Ale otwiera je ponownie, gdy słyszy znajomy głos. Mama? Wrzeszczy Jill, widząc, jak krew cieknie po podomce Amy, a kobieta zatacza się i nieprzytomna upada w śnieg kilka metrów dalej. Oboje z Billym natychmiast biegną w tamtym kierunku. Hughes próbuje śniegiem przykryć ciało starszej kobiety. Jej córka, gdy tylko orientuje się, że matka jest nieprzytomna, a ona zaraz może skończyć tak samo jak i ona, biegnie z powrotem do samochodu. Chce uciec jak najdalej i wezwać pomoc. Niestety, pojazd nadal nie chce odpalić. A Hughes już stoi przy jej drzwiach i siłą ją z niego wydziera, a następnie wlecze w stronę drogi. Aż nagle zza zakrętu wyłaniają się światła. Mężczyzna wie, że sąsiedzi zapewne pojechali na policję, dlatego szarpie za sobą zakładniczkę i oboje lądują w rowie. Czołgaj się, nakazuje Billy, a gdy ta próbuje podnieść głowę w nadziei, że mijający ich właśnie kierowca może ją zobaczyć, dostaje od Hughesa w tył głowy tak mocno, że przez moment niczego nie widzi. Po kilkunastu minutach brodzenia w śniegu ich oczom ukazują się dwa domy. W jednym z nich świecą się światła. Na pytanie, kto w nim mieszka, Jill odpowiada, że Ron Frost, miejscowy mechanik. A napastnik uśmiecha się, bo szczęście znów mu sprzyja. Pukają do drzwi. Kilka sekund później słyszą kroki i w progu staje mężczyzna.
Mechanik zna Jill jedynie z widzenia, dlatego ledwo rozpoznaje przemoczoną i okropnie brudną kobietę. Za jej plecami dostrzega też zupełnie obcego i równie brudnego faceta. Ale nie widzi, że nieznajomy w jednej z dłoni trzyma nóż wycelowany w nerkę zakładniczki. Kobieta prosi o przysługę i ponownie opowiada historyjkę o mężu koleżanki, a także o popsutym samochodzie. Ron zgadza się pomóc i szybko cała trójka wsiada na przód jego pick-upa i kieruje się w stronę Pottery Cottage. Jill siedzi po środku i przez całą tę krótką przejażdżkę wbija paznokcie w ramię kierowcy. I choć nie mówi ani słowa, mechanik czuje, że coś jest nie w porządku. Zerka ukradkiem na siedzącego obok mężczyznę. Ma wrażenie, że gdzieś go już widział, ale nie jest sobie w stanie przypomnieć gdzie. Kiedy docierają na miejsce, jest już niemal całkowicie ciemno. Przypina więc szybko linę holowniczą do samochodu, w którym ponownie siedzi Jill i nieznajomy. Trzykrotnie się nie udaje, aż w końcu mechanik wyciąga samochód z zaspy i holuje za sobą jeszcze przez jakiś czas. Gdy ten w końcu odpala, para czym prędzej oddala się w ciemność. Zaledwie 5 minut później Ron wraca tą samą drogą do swojego domu, a na wysokości Pottery Cottage widzi sznur nadjeżdżających samochodów policyjnych i jeden, który blokuje mu drogę. Zszokowany zatrzymuje się, a do pojazdu podbiega policjant i pyta, czy widział może mężczyznę, który porwał Jill Moran. Mechanik nie może wydusić z siebie ani słowa. Gorączkowo zaczyna wskazywać więc na drogę, która ciągnie się za jego plecami. A to wystarcza, by policjanci natychmiast ruszyli w pościg. Gdy tylko policja w Chesterfield otrzymała telefon o 20:09 od przerażonych sąsiadów, natychmiast wysłano do posiadłości kilku funkcjonariuszy. Ci stoją teraz przed domem, z którego okien sączą się światła, a detektyw Bill Miller puka do drzwi frontowych i pyta, czy ktokolwiek jest w środku. Nikt mu jednak nie odpowiada. Wyważa więc drzwi i w towarzystwie drugiego mundurowego powoli wchodzi, trzymając przed sobą broń. Na korytarzu nie widzą niczego niepokojącego, więc kierują się na schody. Już na półpiętrze zatrzymują się. Na wprost nich, przez otwarte drzwi do sypialni, widzą ciało Richarda Morana, męża Jill. Jego ręce i nogi są przywiązane do krzesła, a głowa bezwładnie leży na znajdującej się obok komodzie. Podziurawiona koszula, wciąż mokra od krwi, zdradza, że przyczyną śmierci było zasztyletowanie i musiało do niego dojść całkiem niedawno. Detektyw pochyla się i przygląda więzom. Mężczyźnie prawie udało się je rozwiązać, nim ktoś pozbawił go życia w ten bestialski sposób. Policjant aż podskakuje, gdy słyszy dochodzący z dołu krzyk jednego z podwładnych. Właśnie znaleźli na zewnątrz przysypane śniegiem zwłoki Amy, matki Jill. Jej również podcięto gardło i zadano wiele innych ran kłutych. Ale Bill Miller wie, że muszą jeszcze sprawdzić drugą część domu. Wie też, że to nie wszyscy mieszkańcy Pottery Cottage. W aneksie znajdują kolejne ciało. Arthur Minton, mąż Amy, leży na plecach z rękami związanymi z tyłu. Przykryto go zamszowym płaszczem, a twarz zasłonięto dużym pluszowym misiem w niebiesko-białej piżamie. Przedziwne, zastanawia się detektyw. Czy zrobiono to po jego śmierci? A może gdy jeszcze żył? To gest, który mogło wykonać dziecko, spekuluje policjant. Ale dalej przygląda się zmarłemu. Ten został zabity znacznie wcześniej niż pozostali. Gdy w końcu podnosi wzrok, widzi przed sobą młodego policjanta, który ukradkiem ociera łzę. Wie, co może wywołać takie emocje, co nawet najtwardszych rozkłada na łopatki. Nie pyta więc, tylko idzie za nim. Mała Sara
leży między łóżkiem a fotelem w pozycji embrionalnej na grubym dywanie w sypialni dziadków. Jest związana i zakneblowana. Na drobnej szyi widać głęboką ranę, która musiała obficie krwawić, podobnie jak ta na klatce piersiowej. Tuż obok niej, w śnieżno-białej poszewce, leży ułożona do snu lalka i kilka pełnych jedzenia talerzy i kubków. Pozostała już tylko Jill, rzuca wściekły detektyw. W czasie, gdy policja dokonuje tragicznych odkryć w Pottery Cottage, do samochodu, którym kieruje Hughes, niebezpiecznie szybko zbliża się policyjny radiowóz. Kiedy Billy w końcu dostrzega go w lusterku, znacząco przyspiesza, ale jest bez szans, bo wóz policyjny jest szybszy i zajeżdża drogę porywaczowi, a potem gwałtownie hamuje. Ze środka wybiega czterech policjantów, którzy blokują teraz przejazd, ale Hughes nie ma niczego do stracenia i widząc tę żywą blokadę, nie zwalnia, tylko jeszcze bardziej przyspiesza. Mężczyźni w ostatnim momencie odskakują, ratując swoje życie, ale pozwalając też na dalszą ucieczkę. Pościg trwa więc w najlepsze, a szaleniec od czasu do czasu przez okno wymachuje siekierą. Jest coraz pewniejszy siebie i nie spodziewa się, że za kolejnym zakrętem ustawiono blokując drogę radiowóz. By nie uderzyć w przeszkodę czołowo, decyduje się na odbicie w lewą stronę, przez co traci kontrolę i ostatecznie zatrzymuje się na kamiennym murze. Policjanci natychmiast go otaczają, ale kiedy tylko zbliżają się do samochodu, widzą, że Hughes trzyma Jill kurczowo za włosy, a do jej szyi przykłada siekierę. Wycofajcie się, albo poderżnę jej gardło, wrzeszczy. On nie żartuje, wtóruje mu kobieta. Chcę samochód pełen benzyny, mówi i wychodzi powoli z auta, ciągnąc za sobą kobietę. Policjanci ostrożnie odsuwają się od radiowozów. Wszyscy słyszeli już przez radio o tym, co stało się z resztą rodziny z Pottery Cottage. Nikt więc nie chce ryzykować. Hughes wpycha Jill do najbliższego samochodu i uprzedza. Za porywaczem jedzie konwój radiowozów na sygnałach. Jadą tak aż do wioski Reyno, niedaleko Macclesfield, wzbudzając zdziwienie, a nawet przerażenie wśród mieszkańców i przechodniów. Tam przygotowano kolejną zasadzkę. Był nią zarekwirowany jednopiętrowy autobus, postawiony w poprzek drogi. Tyle, że Hughes znów nie ma zamiaru się zatrzymać i choć z całych sił próbuje ominąć przeszkodę, to ostatecznie i tym razem mu się to nie udaje. Zgromadzeni słyszą potężny huk, kiedy ten, po raz drugi tego wieczoru, rozbija samochód o ścianę budynku. Pozostałe radiowozy z piskiem hamują, a policjanci wyskakują z nich jak poparzeni. Są pewni, że tego zdarzenia uciekający nie mogli przeżyć. Ale ze środka samochodu dochodzi przeraźliwy krzyk i dziwny trzask. Funkcjonariusze podchodzą coraz bliżej wraku i widzą, że uwięzieni w środku pojazdu jednak żyją, a Billy wali siekierą w tylną szybę. Gdy orientuje się, że samochód jest otoczony, przyciska kobietę swoim ciałem i ponownie grozi, że ją zabije. Lillian jest już u kresu sił. Coś w niej pęka. Całe jej ciało trzęsie się jak galareta, a ona na przemian wrzeszczy i szlocha. Odpowiedzialny za polowanie na zbiega główny inspektor Peter House, niewiele myśląc, podbiega do pojazdu i zagląda do środka przez rozbite okno za siedzeniem Jill. Chce upewnić się, co z kobietą. Jeśli podejdziesz bliżej, zabiję ją, wrzeszczy Hughes. Peter podnosi ręce do góry i powoli wycofuje się, ale tylko na kilka kroków. Dzięki temu szalonemu posunięciu udało mu się upewnić, że zarówno mężczyzna, jak i kobieta są w jednym kawałku. Wie też, że Billy jest tak blisko zakładniczki, że jakakolwiek próba aresztowania go będzie dla niej wyrokiem śmierci. Teraz może już tylko negocjować. Kuca więc przy rozbitej szybie, wciąż trzymając ręce nad głową,
i uspokaja napastnika, że zamierza tylko porozmawiać i że prócz niego nikt do samochodu się nie zbliży. Przecież nie chcesz skrzywdzić Jill, prawda? Sam masz żonę, ciągnie House. Ale to nie jest dobry kierunek. Na twarzy Billego pojawia się grymas. Nie przejmuję się nią, krzyczy. W porządku, już w porządku, mówi inspektor, ale pomyśl o tej pani tutaj. Opiekowała się tobą przez 3 dni, prawda? Zrobiła dla ciebie dużo. Bądź teraz sprawiedliwy, daj jej szansę. Kontynuuje. Hughes patrzy na Jill i z uśmieszkiem odpowiada. Nic jej nie było, ale jeśli ty spróbujesz czegokolwiek, będzie po niej. A mówiąc to, przykłada siekierę jeszcze bliżej głowy kobiety, która łka coraz głośniej. Nastaje cisza. Widać, że Billy mocno zastanawia się, jak wyjść cało z tej trudnej sytuacji. W końcu oświadcza: chcę samochód policyjny z działającym radiem. Zabiorę ją ze sobą, ale wypuszczę na autostradzie. Słysząc to, Jillian patrzy prosto w oczy swojego porywacza i raz po raz pyta, czy naprawdę to zrobi, czy wypuści ją i nie zrobi jej krzywdy. A ten tylko kiwa głową twierdząco. Tyle, że House się nie zgadza. Tłumaczy, że mogą mu dać samochód, ale pod warunkiem, że Jill pozostanie tu z nimi. Znów cisza. I gdy nie do końca zadowolony napastnik w końcu przystaje na taki układ, zapala się automatyczne światło na podjeździe pobliskiego domu, oświetlając 2 oficerów, którzy podczas trwania tych negocjacji zbliżali się, by złapać Hughesa w pułapkę. Kiedy ten to zauważa, wpada w szał i coraz mocniej szarpie za włosy Jill, wymachując nad jej głową siekierą. Próbując ratować sytuację, dowodzący wycofuje się razem ze złapaną na gorącym uczynku 2 policjantów. Spójrz, mówi i wskazuje na radiowóz, który powoli podjeżdża do rozbitego samochodu i z którego wysiada kierowca, zostawiając go z włączonym silnikiem i otwartymi na oścież drzwiami. W porządku, szybko kwituje Hughes i próbuje zmusić Jill do przejścia do nowego pojazdu. Ta jednak, po raz pierwszy od 3 dni, sprzeciwia się mu. House, widząc, że sytuacja się komplikuje, podchodzi bliżej. Kobieta już nie ma nadziei, że uda jej się wyjść z tego cało. Na swojej skroni czuje zimne ostrze, a kiedy Billy ponownie każe jej wyjść, teraz jeszcze stanowczo odmawia. To nie podoba się także inspektorowi. Tłum funkcjonariuszy, który przygląda się całej sytuacji z boku, miał nadzieję, że uda im się dorwać bandytę właśnie kiedy oboje wyjdą z roztrzaskanego samochodu. Kiedy choć na moment odsunie broń od porwanej. I nagle Billy krzyczy. To twoja wina. Twój czas minął. I bierze zamach siekierą. Czas jakby się zatrzymuje. Jill ostatkiem sił rzuca się w stronę drzwi, unikając ciosu, który najpewniej rozerwałby jej czaszkę, a detektyw House wskakuje do środka pojazdu przez roztrzaskane okno z tyłu i rzuca się na szaleńca. Ale ten bierze kolejny zamach i Jill najpierw dostaje narzędziem w bok głowy, a potem siekiera tępą stroną spada na jej przedramię. W tej niewielkiej przestrzeni, w mroku, inspektor siedzący na tylnej kanapie jedną ręką stara się wyrwać zdesperowanemu napastnikowi broń, a drugą próbuje osłonić skuloną i rozhisteryzowaną Jill. Niespodziewanie słychać huk wystrzału. Billy łapie się za tył głowy, z której zaczyna sączyć się krew. To go jednak nie powstrzymuje. Wciąż na oślep wymachuje siekierą. Wtem obok jego okna pojawia się oficer, który mierzy z pistoletu w klatkę piersiową, ale ostatecznie trafia w lewą łopatkę wijącego się na siedzeniu napastnika. Aż w końcu przed samą maską staje 2 oficer. Hughes przez ułamek sekundy patrzy w jego oczy, a ten oddaje strzał, który na moment unieruchamia porywacza, a następnie jego ciało ciężko opada na skuloną obok kobietę.
Gdy tylko wyciągają Jill z samochodu, ta od razu pyta o swoją rodzinę. Ale ani policjanci, ani obecni na miejscu lekarze nie mają odwagi powiedzieć jej prawdy. O tym, co stało się w Pottery Cottage, dowiedziała się dopiero w szpitalu, gdy była pod opieką i nadzorem specjalistów. Jej córkę i ojca zabił jeszcze pierwszej nocy. Hugh tylko udawał, że wciąż żyją. Męża i matkę zadźgał wtedy, gdy rzekomo wrócił do domu po mapy. Wiele osób nie rozumiało zachowania Jillian i jej rodziny podczas tych trzech dni. Tego, że nie sprzeciwili się napastnikowi, że nie próbowali uciec albo walczyć z nim. Kobiecie zarzucano, że mogła już wcześniej znać Billego, a nawet mieć z nim romans. Jill ponoć komentowała te rewelacje tylko jednym zdaniem. To działo się naprawdę. To nie był film. Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.